Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi w Jaśle odbyła się 15. edycja Międzynarodowych Dni Wina. Po 2 latach Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty powrócił na Krośnieńską Starówkę. Grupa ratowniczo-poszukiwawcza Legion Gerarda ma do dyspozycji nowy samochód. W miniony weekend w Jaśle odbyły się jubileuszowe 15. Międzynarodowe Dni Wina. Na jasielskim rynku gościło 32 wystawców z branży winiarskiej. 15. aczkolwiek po rocznej przerwie, wiadomo z jakich powodów. Chociaż tak naprawdę to już 17. rok. Wcześniejsza przerwa była chyba w 2007 roku. Więc impreza, która jest już tradycyjnie organizowaną w ostatni weekend sierpnia, myślę, że w ten sposób jest kojarzona. Staraliśmy się właśnie, aby ten termin był powtarzalny. Wtedy niepotrzebne jest zaproszenie. Ci, którzy raz tutaj byli, chętnie wracają. Ja tu już jestem w zasadzie 4. rok. Dzięki tym tutaj temu wydarzeniu założyłem sobie własną winnicę, małą, przydomową i cieszę się raczej własnym winem. Ale zawsze doceniam to, co robią nasi tutaj sąsiedzi wszyscy z wszystkich winnic. Dlatego zawsze przyjdę, kupię wino i dobrze się tutaj bawimy razem z żoną. Super, dobrze. Próbujemy wina. Na razie już przeszłyśmy przez kolor biały i różowy. Będziemy się teraz do czerwonego dobierać. Przede wszystkim wyróżnia nas otwartość. Otwartość na odwiedzających, których przybywa tutaj bardzo dużo, i otwartość na samych winiarzy. Te imprezy winiarskie często ograniczają się do pewnego regionu, czyli na przykład koncentrują się wokół winiarstwa podkarpackiego, małopolskiego czy świętokrzyskiego. Natomiast my nigdy nie zamykaliśmy się na Podkarpacie, tylko zawsze byliśmy otwarci, oczywiście nie tylko na Polskę, ale również szerzej. Więc myślę, że właśnie to wyróżnia naszą imprezę i to tworzy tą unikalną atmosferę. W ramach Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle odbył się także jarmark produktów regionalnych. Koncerty, wykłady, warsztaty oraz konkursy. Po 2 latach Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty powrócił na Krośnieńską Starówkę. Tradycyjnie impreza zgromadziła wystawców, artystów, mieszkańców oraz turystów z kraju i zagranicy. Jest dookoła nas blisko 60 wystawców, praktycznie z całej Polski. Głównie jest to jakieś fajne tradycyjne pożywienie, mamy też różne rzeczy egzotyczne, od tureckiej chałwy po litewskie przysmaki, a co bardzo ciekawe, również i smaki PRL-u. To chyba 5. raz jesteśmy, doskonała impreza, bardzo dużo ludzi, widać, że ludzie pragną tego, żeby jednak się spotykać, żeby być w jakiejś grupie, chodzić właśnie na takie imprezy. Warsztaty dla najmłodszych przygotowało m.in. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Tworzymy wspólnie razem z dziećmi pająka, czyli taką tradycyjną ozdobę, która dawniej wisiała u sufitów w wiejskich chałupach. Stworzył nas dawniej z bibułek, z papieru i ze słomy. W nasze wykonanie bardziej współczesne, również z bibułek, ale z takich słomek zrobionych z papieru. Członkowie Unii Przedsiębiorczych przygotowali mi zakątek rozmaitości. Każdego roku zapraszamy na dawkę dobrej muzyki, na pyszne jedzenie, na trunki niewyszukane, niewybredne, znakomite. Organizujemy każdego roku również konkurs na najlepszą nalewkę Galicji, a także konkurs na najlepszą chrzanówkę. W tym roku na dziedzińcu Karpackiej Państwowej Uczelni odbyły się także koncerty. Przeprowadziliśmy małą rewolucję, scenę ze względów na warunki epidemiczne, które w dalszym ciągu panują. Przenieśliśmy na dziedziniec PWSZ-u, tak aby zabezpieczyć publiczność pod względem tym, które wymusza na nas prawo. Natomiast my tutaj też na rynku organizujemy potańcówki z Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej i razem z nami cały czas jest kapela z Węgier, która prezentuje grę na średniowiecznych instrumentach. Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty trwał 3 dni, od 20 do 22 sierpnia. Przepięknej scenerii zabytkowego dworu Stojowskich w Jastrzwie odbył się wieczór filmowy. Spotkanie było okazją do dyskusji o sztuce filmowej. Wydarzenie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Jedliczu. Gwiazdą wieczoru był Robert Rozmus, aktor, piosenkarz i prezenter telewizyjny. Zadzwoniła do mnie pani dyrektor biblioteki w Jedliczu z pytaniem, czy nie przyjąłbym zaproszenia na tę fantastyczną imprezę. No i biorąc pod uwagę, że wykonuję taki zawód, a nie inny, że jestem aktorem, wieczór jest dzisiaj związany ze starym kinem, tak sobie pomyślałem, pewnie w związku z racji wieku ja zostałem zaproszony na tę dzisiejszą imprezę, ale to taki żarcik. Natomiast
No, samo to, że i osoba pani Ani, i to miejsce, w którym jesteśmy, ja jestem z tych stron, więc tak sobie pomyślałem, nie mogę odmówić. Prelekcja na tematy historii kina wygłosił Paweł Jermak. Ten rok magiczny 1895, salon indyjski Grand Café, tam się odbywa pierwsza projekcja filmowa dla publiczności. I to jest ten moment przełomowy. Natomiast jeśli nie sprzęt Edisona, który został dopracowany i kupiony przez ojca braci Lumière i przez nich ulepszony, to też kinematografu braci Lumière zapewne by nie było. I tak to się zaczęło. Wieczór filmowy ma służyć popularyzacji kina ambitnego. Chcemy, żeby przypomnieć na tym wieczorze tytuły filmów najlepszych z minionych lat. Może podpowiemy tytuły, które będą warte obejrzenia w przyszłości. Towarzyszy naszemu spotkaniu wystawa oczywiście książek, które są dostępne w bibliotece do wypożyczenia. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu Książka Moja Pasja, na realizację którego Jedlicka Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Zwieńczeniem wieczoru filmowego w Jastrzwi był pokaz filmu Artyst. Rynek w Czódcu został uroczyście otwarty po rewitalizacji. W miniony weekend odbyło się letnie granie na Czudeckim Rynku. W programie była plenerowa projekcja filmów Jako w niebie, tak i w Komańcze oraz Łukasiewicz Nawciarz Romantyk. Rewitalizacja Czudeckiego Rynku obejmowała m.in. przebudowę jego nawierzchni oraz montaż ławeczek, tablic informacyjnych i stojaków rowerowych. Pojawiła się również fontanna. Rynek w swojej w ogóle definicji ma służyć właśnie czemuś, żeby coś się na nim działo, czyli będziemy chcieli tworzyć jakieś imprezy, coś, atrakcje dla mieszkańców. No, sama już fontanna, która została jakby tutaj umiejscowiona, to już jest atrakcja dla najmłodszych, ponieważ no, jest to wizualnie i no, też manualnie dotknąć można wody. Dla dzieci bardzo fajna rzecz, więc tutaj razem z Ośrodkiem Kultury tutaj będziemy chcieli coraz więcej właśnie takich imprez plenerowych, czy kina letniego, czy takiego właśnie plenerowego, żeby tworzyć coś takiego, żeby mieszkańcy mogli korzystać, żeby ten rynek żył. Inwestycja kosztowała 3 800 000 zł, z czego niemal 80% stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Grupa ratowniczo-poszukiwawcza Legion Gerarda ma do dyspozycji nowy samochód. Pojazd przekazała ratownikom Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Już wkrótce były radiowóz będzie wykorzystywany do działań ratunkowo-poszukiwawczych. W tym momencie, no, tak jak widać z tyłu za nami, jest to samochód już przygotowany, przystosowany i kolorystycznie, i jest też oklejony, żeby było wiadomo, że to faktycznie nasza grupa wjeżdża do działań. Natomiast trwają cały czas prace intensywne nad przebudowaniem i karosażem tego samochodu wewnątrz, żeby dostosować go do naszych potrzeb, żebyśmy mogli z łatwością transportować i sprzęt, jak i również ratowników czy wolontariuszy na miejsce prowadzonych działań. Grupa ratowniczo-poszukiwawcza Legion Gerarda powstała 3 lata temu jako jednostka statutowa Fundacji Wsparcie 112. Zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniem osób zaginionych. Jak informują nas ratownicy, każdego roku w Polsce zgłaszanych jest około 20 tysięcy zaginięć osób. W ostatnim czasie ta liczba wzrasta. Teraz w wakacje było bardzo dużo akcji poszukiwawczych. I nie tylko. Generalnie, jeżeli chodzi o akcje poszukiwawcze, to było ich praktycznie jedna w tygodniu, czasami nawet dwie. Aby móc skutecznie ratować ludzkie życie i zdrowie, grupa potrzebuje naszego wsparcia. W styczniu ratownicy uruchomili zbiórkę pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu. Cały czas staramy się dokupować sukcesywnie latarki coraz mocniejsze, żebyśmy mogli działać i dłużej, i w różnych warunkach atmosferycznych. A więc to jest taki priorytet. Wiadomo, że działamy przeważnie w nocy, gdzie jest ciemno w lesie i tutaj potrzebujemy dobrego oświetlenia, ale też zbieramy na sprzęt stricte medyczny, czyli torby medyczne, deski, opatrunki, różne tego typu sprzęty. Jak również no, czynimy różne kroki, żeby zakupić drona kolejnego, żeby to był dron właśnie z możliwością szukania osób w nocy na podczerwień. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem portalu pomagam.pl. Pieniądze można wpłacać także na numer konta Fundacji Wsparcie 112 z dopiskiem darowizna dla ratowników.